Hejka, poprzedni kurs zakończyłem poprzez wykonanie, wymodelowanie terenu, natomiast teraz przyszedł czas na jego pomalowanie, no bo chwilowo jest może interesująco dla szachistów, ale nie dla większości graczy. Polecam obejrzeć kurs przed modelowaniem terenu, ponieważ jest tam pokazane jak korzystać z Quickset Bridge'a. A ja właśnie z niego skorzystam, aby pobrać jakieś materiały, które są właściwie dla mojego terenu, czyli siłka leśna, trawa, skały oraz Śnieg. Oczywiście możecie wybrać swoje i polecam kurs, aby zrozumieć jak szukać tych elementów w Quixel Bridge'u. Ok, wybieram najlepszą jakość i dodaję wszystko do mojego projektu. Teraz te cztery materiały znajdują się razem z teksturami w katalogu Surfaces, w katalogu hmm, Megascans, gdzie znajdują się też inne elementy pobrane z Quixel Bridge'a. Jednakże, aby wykorzystać te materiały muszę stworzyć nowy materiał, który hmm, będzie... Specyficzny, właśnie dla Landscape'a, Czyli tworzę nowy katalog, ponieważ to nie będzie tylko jeden materiał, będzie kilka elementów w nim, dlatego tworzę katalog, żeby trzymać to jakoś w kupie. Tworzę zwyczajny materiał, nazywam go odpowiednio, a ja go nazwę Land Material. Ok, i wchodzimy do środka. Posłużymy się materiałami, a dokładnie teksturami, które ściągnęliśmy z Quixel ponieważ one są w wysokiej jakości, nie musimy się bawić w pęcie bądź w Photoshopie, jak to co lubi, lub w jakimś innym y, cudownym narzędziu. Wchodzimy więc do Mega Scans do Surface i lecimy po kolei, to może nie po kolei według alfabetu, bo na początku chciałbym trawę. Trawa będzie wszędzie i od tego chcę zacząć, więc zaznaczam sobie Albedo, czyli diffusa oraz normalkę, aby ta trawa nie była gładka, błyszcząca, tylko chropowata. To będzie pierwsza tekstura, ale wszystkie pozostałe też tutaj wrzucam. Teraz może skaliste, niech, niech, niech to będzie tak, skaliste zbocza góry, bo góry tam wiadomo jest trawa, kosodrzewina, w pewnym momencie są skały, na samej górze może być śnieg. Oczywiście te góry nie są wysokie, ale żeby wszystko było, no to to wykorzystam. Tutaj jest ściółka leśna na przykład, może czy jest jasna, wiadomo to są jakieś, jakieś liście leżące w lesie. Myślę, że będzie spoko. A jak nie, to zawsze można to podmienić. Każdy materiał może być podmieniony. No i śnieg na samym końcu taki jakiś ubity, ale najczęściej bez odbicia nóg, bo tak, jakby jesteśmy na dziewiczym terenie, a nie na jakimś takim uczęszczanym, jak to zakopane w Polsce. Ok, więc zacznijmy od tego, że wybiorę albedo, a więc Base Color innymi słowy, bądź Diffuse. Ale zanim połączę je, muszę stworzyć specjalne łączenie. Warstw. To się nazywa Landscape Layer Blend, bo to jest specyficzne pod landscape'a i to bardzo dobrze działa. Tutaj muszę przypisać wszystkie elementy, czyli jest ich 4, no to dodaję po prostu 4 sloty na wejście do Landscape Layer Blenda. Pamiętajcie, że liczy się od zera, Więc po lewej powinien być indeks 3, a nie 4. Ok, no i teraz musimy je ponazywać. Nie mogą go mieć tej samej nazwy wszystkie. Dlatego zacznę od takiej nazwy, która będzie mi wiele mówić, czyli trawa. Później może być. No, niech będzie forest, czyli las. No, niech, niech będzie las. Tutaj niech będzie szczyt. W sumie to cała góra. A więc rok, skała. No, i na samym końcu mogę dodać na przykład śnieg. Nazwy nie mają znaczenia. Ważne, żeby każda była inna. Teraz widzimy, że layer po prostu ma konkretną swoją nazwę. I zacznę od łączenia. Diffuza czyli tego, czyli kolorowych tekstur, a nie tych z niebieskim. Dlaczego w ogóle normalki są niebieskie? Chodzi o to, że w normalce najważniejsze informacje są na kanale czerwonym i zielonym. One się różnią, natomiast tło jest zawsze niebieskie, na maksa niebieskie. Dlatego ten kolor jest taki, że tam pojawiają się jakieś fioletowe elementy i tego typu rzeczy. To jest po prostu mieszanie zielonego i czerwonego z niebieskim. Dlatego te kolory takie są. Niebieski nie ma znaczenia w normalce. No tylko kompresje też są inne. OK, połączyliśmy to w taki sposób, teraz mamy jakby częściowo już gotowy materiał, ale aby materiał był ładny, ciekawy, nie gładki, jak, jak wszystko, jak, jak wypolerowana podłoga, na przykład z trawą na ziemi, co jest w ogóle bez sensu. No to wypadałoby ponownie skopiować, zduplikować ten klocek. Pamiętajcie, że od pewnej wersji Duplicate to jest Ctrl D. Kiedyś było Ctrl W. Teraz ctrl W zamyka okienko, ctrl D od pewnego czasu jest do duplikacji, jak sama nazwa mówi. Łączymy w ten sam sposób. Kolejność jest, ma znaczenie, żeby była taka sama, czyli łączymy te normalki, które się odnoszą do, do tych base colorów do tych samych, aby wszystko działało fajnie. Oczywiście na podglądzie nie zobaczymy tego, bo to jest specyficzny materiał pod landscape'a. Jeszcze błyszczy się, dlatego dodam stałą, aby zmniejszyć spekularia do zera, aby. Zniwelować, w sumie to wyłączyć zupełnie błyszczenie. No bo błyszczenie może ze śniegiem różnie, zależy. Jak miękki puch, to raczej się nie błyszczy. Trawa może się błyszczeć. Skała zależy, czy jest moka, czy sucha. Ściółka leśna w sumie też zależy, czy jest moka, czy jest sucha. Ona no, dosyć często jest moka, więc to wszystko zależy od tego. Możemy oczywiście pododawać zmienne do różnych materiałów i to nawet jedną zmienną do kilku materiałów można dodać. Nie ma to większego znaczenia. Okej. Okay. Przejdźmy do terenu. Jeżeli zaznaczymy teren w trybie Selection Mode, jak najbardziej, i zjedziemy je w dół, zobaczymy, że jest y, zielony element i zielona nasz materiał, więc zielone się łączy z zielonym. Najczęściej kolory pomagają w połączeniu. Chwilowo nie wygląda to dobrze, ponieważ musimy przejść teraz po Selection Mode, przejść do Landscape'a i zmodyfikować. Polega malowanie samo, polega na tym, że po prostu nakładamy jakiś materiał na konkretne fragmenty mapy. Aby on, czyli silnik zapamiętał, w których miejscach jest to pomalowanie, powinien mieć jakby dodatkową teksturę, dodatkowe informacje, które wagowo ustalają, gdzie dany materiał się znajduje czyli musimy je stworzyć dla każdego z materiałów. Polecam stworzyć w katalogu LAND, po to tworzyłem katalog, żeby nie było bałaganu. I teraz stworzymy wszystkie materiały w taki sposób. Wagi służą do tego, że zero to jest w ogóle tego materiału, nie ma jedynka, to jest ten materiał w 100%. Natomiast przejścia mogą być na przykład 0,5, czyli w 50% lub w jakiejś innej wartości. Wtedy gładkie przejścia między materiałem występują. Nie da się tego zrobić, jeżeli na przykład robimy jakiś in, w inny sposób teren. Dlatego polecam korzystać z Landscape'a. Jeżeli wszystko dodamy, to pędzel w pewnym momencie zmieni się z czerwonego na inny. Jak widzicie, dosyć się powtarza ta trawa. Nie wygląda to za dobrze. Może nie, nie tworzy się jakiś dziwny, dziwny efekt jak Mora, ale wciąż nie wygląda to za dobrze. Dlatego zanim przejdziemy, pomaluję jeszcze trochę grę. Wybieram sobie materiał rock i zmniejszę trochę pędzel, bo jest za duży. Oczywiście to od was zależy, jeżeli chcecie bardziej detaliczne, to pędzel jest innej wielkości. No i tutaj folofa dam jedynkę, aby gładko przechodziło z białego w trawę, czyli to gdzie trawa jest wszędzie tutaj na, na tym terenie. I jak widzicie z góry wygląda to źle. W grze też wygląda to źle, bo jest po prostu za gęsto. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Możemy zresztą zobaczyć. W grze wygląda to źle, ale płynne przejście między skałą a trawą wygląda bardzo fajnie. Jednakże trzeba to trochę zmodyfikować. Jak widzicie, no trawa się powtarza. Można na dwa sposoby. Ja pokażę ten najszybszy i łatwiejszy, ale można jeszcze dodać na przykład na całą trawę. niezmniejszoną, można dołożyć na przykład szum perlina na całość, dzięki czemu będą ciemniejsze elementy, jaśniejsze elementy trawy i po prostu zmiksować te dwie tekstury. To będzie fajnie wyglądać. Natomiast szybszy sposób. I też do, dobre efekty dające, to jest Landscape Coordinates. Różni się to od y, Texture Coordinates, ale do landscape'a właśnie to się używa. Czyli łączymy to z UVS, a więc ustawieniem tekstury. Koordynaty pozwalają przesunąć teksturę, powielić teksturę, y, naciągnąć teksturę, dodać też ruch w pewien sposób, ale tutaj akurat nie jest potrzebny. Zobaczmy jak to wygląda bez zmiany, bo Landscape Coordinates dopiero się zmieni. Tam się zmienia skalowanie, czyli w sumie U i v, innymi słowy X i Y. Czyli jeżeli zmienimy z jedynki na 10 i zaakceptujemy, zobaczycie, że jakość jest znacznie lepsza. Teraz trawa nie wygląda, jakby się powtarzała. Oczywiście w pewnej odległości z góry zobaczycie, że się powtarza, ale gracz tego nie, do, nie odczuje. Dla niego to jest trawa po prostu, wygląda to dobrze. Skała też się raczej nie powiela, więc mum, Zastosowałem to do wszystkich materiałów i możemy działać dalej. Więc zacznijmy teraz może od śniegu, czyli szczytów samych. Może śnieg pojawia się na wysokich szczytach, to są niskie. Bogacz może bez problemu wejść na nie, ale dodam odrobinę. Oczywiście czasem musicie poczekać, aż się zaktualizuje y, dany fragment mapy, no bo to zależy od szybkości komputera. Nawet na szybkich trzeba moment poczekać, aby się zaktualizowało. No i teraz widzimy, że wygląda to dobrze. Można też gdzie indziej pododawać śnieg. Oczywiście ja to tak sobie losowo robię. Jeżeli bym chciał fajną mapę zrobić bardzo dokładną, no to bym się bardziej postarał. Ale tutaj chodzi o to, aby pokazać, jakie są możliwości. No i teraz widzicie, że wygląda to ciekawie. Płynne przejście między trawą a skałą, i jeszcze bardziej płynne między śniegiem a skałą. Więc nawet momentami nie widać. Nie ma też tej czapy, no ale trudno. Ok, dodajmy jeszcze jedną, yy, jeden materiał. W tym przypadku będzie to ścieżka, ponieważ chcę jakąś ścieżkę, aby gracz wiedział co ma robić, bo najczęściej gracz pojawia się w grze i najważniejsza cecha w level designie jest taka, że gracz zawsze musi wiedzieć co ma zrobić. Raczej unikamy gier, w których po prostu chodź i szukaj. Zdarzają się takie gry, takie jak Raven, Mist, te stare gry przygodowe, no albo zniknięcie itana chartera, czy zaginięcie też. Mniej więcej polegało na zwiedzaniu, jednakże najczęściej gracz powinien wiedzieć, co powinien robić, więc nawet witanie karytarzy były ścieżki, którymi gracz podążał i dzięki ścieżkami dochodził do istotnych elementów. Ja to nazywę sobie Path jako ścieżka. Pamiętajcie, że muszą być te same warstwy, tak samo nazwane i taka sama ich liczba musi być i w normalce, i w dyfuzji. Ja tutaj akurat nie używam spekulary, ale możecie używać spekulara zamiast zero jakieś tekstury. Nie ma to większego znaczenia. Według mnie wystarczy to tyle. Po prostu bez błyszczenia żadnego użyłem ścieżki. No i oczywiście koordynaty łączymy, bo znowu będzie zbyt gęsta. A to jest kamienista ścieżka, więc nie chcę, żeby tych kamieni były bardzo drobne, tylko takie jak mniej więcej są w parkach polskich, narodowych. Zdarzałem się takie ścieżki kamieniste najczęściej, więc taką właśnie tutaj zastosuję. Ok, zapisujemy. Warto czasem od czasu do czasu zapisać, bo jak wiadomo. Zawsze się sypie program, gdy nie jest to zapisane. Dlatego ja zapisałem, żeby się nie posypało przypadkiem za wcześnie. Na wszelki wypadek przeciągnę jeszcze materiał. Jeszcze raz, aby został zaktualizowany, bo różnie. W zależności od wersji silnika czasem trzeba jeszcze raz przeciągnąć, żeby się zaktualizował, czasem nie. Zobaczcie, teraz gdy wybrałem gdy ścieżkę, zobaczycie warning i czerwony pędzel. To znaczy, że nie da się tym malować, bo jeszcze nie został stworzony malowania wagowego warstwa. Czyli tworzymy kolejną warstwę dla każdego materiału. Te pozostałe już są namalowane, natomiast teraz jak już ją mamy, możemy nią działać. Czyli po prostu wybieramy sobie pędzel, no i malujemy ścieżkę. Gdzieś taką dowolną, ale zobaczycie z bliska, że wygląda dobrze. Oczywiście pamiętajcie, że te fragmenty mapy muszą się załadować, bo to jest optymalizacja. No ale jeżeli stworzymy teksturę, możemy oczywiście ją, materiał wiele razy powielić, wzmocnić, lub gładko przechodzić, to też zależy od fallofa, od pędzla, brush falloff oraz brush size. Polecam to modyfikować. No i w taki sposób właśnie płynne przejście z kamieni do trawy zostało wykonane. Brakuje nam jeszcze niektórych rzeczy, ale o tym będzie następny kurs.